Siemano moi kochani, z tej strony Fara, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy opening tej przekozackiej paczki, którą dostałem od Epic Games. From United States, Los Angeles, California. W środku się coś znajduje. Sezon dobiega końca, zostało około chyba 34 dni, o ile się nie mylę. No i prawdopodobnie w środku tej paczki będzie zwiastun, jakiś spoiler tego, co nas czeka albo w przyszłym sezonie, albo na koniec sezonu. Moi kochani, jeżeli lubicie, jak otwieram paczki, które dostaję od Epic Games, no to koniecznie strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A ja teraz idę po pierwszego detektywa w naszym domu. Otworzymy razem wspólnie paczkę i zobaczymy, jaka tajemnica w środku się kryje. Jest ze mną detektyw numer jeden. Dzień dobry, witam. I mamy mordo tak, trochę sianka, to dla ciebie. Sianko jest zawsze zajebiste. Na walentynki dziewczyna to sianko. I mamy stary coś takiego. No kurde, zajebiste. Zobacz sobie. Co, coś jeszcze jest. Jest karteczka jedna, a to jest wskazówka dla influ. Dobra, to nie. Tu jest to bardziej. Jak to się otwiera, rozumiem, tak? No. Próbujemy. Ej, fajne to wygląda, nie? Taki skórzany gadżet. Kurczę. Ale oni zawsze mają dopracowane te gadżety, to jest akurat spoko. Mega fajne. To jest pewnie do czegoś nawiązanie. Do jakichś takich starodawnych, kurczę, przyrządów. Okej, okay, dobra, otwieramy. Ciągamy mapa? Swój. No, może mapa, może mapa. Nic tam więcej nie ma. Tak, to nie taka mała mapa. Stary, co to jest? No kurde, zajebiste. Ej, zarąbiste. Wiesz co mi się wydaje, że może powrócą te skrzynki, że znaleźliśmy mapę i później nas prowadziło. Tak. O, no, tak było. I tam był ludzik, więc fajnie by było, jakby to powróciło. Kto by chciał takie skrzynki, to łapeczka do góry. A coś jest z tyłu? Nie, mapa nie, jest z tyłu, czy jest po prostu sama mapa? A to jest mapa w ogóle czego? To jest z gierki, nie z gierki? Tak. A z gierki, pa! To jest normalnie, mapa z gry, tylko że... Bez miejscówek. Bez miejscówek i w takim starym stylu. Mamy tutaj strasznie, no? Krakena. Ośmiornicę, tak? To jest kraken. Tu mamy kompas. Tu nie wiem, co to jest, stary. Tutaj nie mam pojęcia, ja też, co to wiem, jest. Tu jakiś skurde smoczek wodny. Smoczek wodny. I mamy coś napisane, ale grubym bardzo markerem i to jest rozmazane. Ja wątpię, żebyśmy byli w stanie to rozszyfrować. Ja sobie to później wezmę na komputer i porównam z dotychczasową mapą i zobaczymy, czy coś się może zmieniło. Może gdzieś jakaś dodatkowa miejscówka, jakieś jeziorko, więc może to jest spoiler czegoś, co się niedługo wydarzy. Mamy tutaj napisane jeszcze taką karteczkę fajną. Pomóż odkryć, kto jako następny dołączy do sił Fortnite. Okej, okay. Epic Game wysłał tę paczkę do ciebie i 200 innych twórców z całego świata. Okay. Pomóż odkryć, kto jako następny połączy siły z Fortnite. Współpracuj z resztą społeczności, by rozwiązać zagadkę. Następnie wpisz odpowiedź jako 14-znakowe hasło na stronie bleble. Czas leci. Firma Epic Game została założona w 1991 roku, czyli wtedy, kiedy się urodziłem. I dziewiątka jest właśnie zaznaczona jakimś innym kolorem. I ta dziewiątka jest wyróżniona i tak jak Jacob powiedział, jest to prawdopodobnie jakaś część kodu. No dobra. Jak będziesz coś wiedział, to mi powiedz. Dobra. Bo jestem ciekawy, o co chodzi, jakby z mapą i z tym wszystkim. Zapytamy się teraz najgrubszego detektywa w domu Rogalika, co on o tym wszystkim sądzi. Nie patrzę. Jest i ze mną szef Rogalik. Spójrz, stary, co dostałem. O kurde! Taki zwój, w którym w środku była mapa. Zobaki zarąbisty uszyty. O kurde, to skóra. Skóra za góra. To jaka ty, zarąbista, no, Fortnite. Będzie na tego, na kredki. Patrz, tu coś jest. I długopisy. A to jakaś firma, myślałem, że jakiś easter egg do mapy. Firma chyba, która to wyprodukowała. Outcast Props. Tak jest i chyba nigdzie więcej już nic nie ma żadnego. Nie ma niestety. Dostałem taką kartkę, żebym pomógł innym twórcom odgadnąć hasło wspólnie. Okej, hasło z mapy. Czas leci, firma Epic Games została założona w 1991 roku. To jest... Dziewiątka jest podkreślona. Podkreślona, tak. I tu mamy mapę, byku. A może na mapie z tych wszystkich gdzieś linii się układa nam numer 9. Kurczę, nie wiem, stary. No zobacz, bo tutaj tak jakbyś tu poleciał i tu, no to taka trochę dziewiątka, nie? Jakbyś poleciał trochę wyobraźnią, to tak, ale zobacz, jest kraken. 9. Krakena nie było jeszcze w Fortnite. No nie. Było już tak spodziewane niby, Ale go nie było. Mamy jakiegoś tutaj smoka, który pływa. Lamosmok. Lamosmok, no faktycznie, ale nie zwróciłem uwagi, to jest lamosmok. Lamosmok. To nie mam pojęcia, co to jest, stary, myszka Miki. No wygląda trochę jak myszka Miki, ale no to mi wygląda na znak jakichś takich, wiesz, tych organizacji, które są tam ego i tam, wiesz, alter i tamtego, nie? No. I generalnie to jest mapa, ja za chwileczkę pójdę i porównam ją z dotychczasową mapą Fortnite. Może coś jest gdzieś tutaj, wiesz, ukryte. 3, 4, 5, 6, 7. 7 wskazówek jakby, tak? Raz, 2, 3, 4. Ale to nie da się ni cholery ci rozczytać, nie rozczytasz. Od tyłu? Też nie. No nie da się. Chyba, że jakoś pod światło od tyłu, to może się rozczyta. Dawaj pod światło.
Dobra, sprawdźmy. Może faktycznie pod światło coś tutaj się zmieni. Czekaj, weź. A nie, to jest tutaj plama, nie? Myślałem, że się... Tych plam nie było, tak widać. No. Ty, a może to jest jakieś miejsce rozszerzenia mapy, czy coś? Bo to może być... Czy ją widać normalnie? Widać, okej. Okay. To może być wyspa startowa nawet, stary, tutaj, nie? Może być, no. Bo ona jest kawałek od mapy oddalona. Czy coś widać, czego nie widać? Widzę albo nie widzę. Nie, no nic się pod światło nie pokazuje. No nie, no szkoda, mogłoby się coś tam pokazać, tam ciekawego. To jest. Dobra, trzeba wejść po prostu na tą stronę, która jest na karteczce, no i zobaczymy, jaka tam się tajemnica kryje. Aha, bo tam jest też jakaś strona. Tak. I tam musimy wpisać hasło, wtedy się dowiemy, co oni tu przyszykowali. Wiesz, okay. Sezon się już kończy. Może być albo zwiastun nowego sezonu, albo jakaś nowa współpraca. Co jest dwóch rzeczy. Ciekawe, daj znaka, jak odkryjesz. Okay. Nie pomogłem, ale... No nie cóż. Co dwie głowy, to nie jedna, nie? Zapomniałem, moi kochani, wam się pochwalić jeszcze czymś. Jak dobrze wiecie, jestem wielkim fanem palucha rybnego w Fortnite. Bardzo długo gram tym skinem. Od kiedy go zobaczyłem pierwszy raz w sklepie, zakochałem się i postanowiłem, że będę się z nim utożsamiał. I w grze Fortnite paluch rybny jest przedstawiony w różnych odsłonach. Na przykład w niektórych miejscach na mapie możemy znaleźć palucha rybnego namalowanego jakby przez Picasso. I ja bardzo chciałem mieć taki obraz, dlatego zapytałem się moich moderatorów, czy ktoś może ma jakiś talent, żeby namalować mi coś takiego. I okazało się, że mojej kochanej moderatorki Megance, buziaczki dla niej, pozdrawiam, jej mama potrafi przepięknie malować. I spójrzcie na to, co dla mnie namalowała. Paluch rybny a la Picasso. Jest identyczny, jest przepiękny. To jest namalowane prawdziwymi farbami, na płótnie, idealnie odzorowane cienie. No jest śliczny, no kurczę. W skali od 1 do 10 ocencie koniecznie tą pracę w komentarzu. I no jeżeli wam się podoba, no to napiszcie w komentarzu kozacki paluszek rybny. Ja sobie normalnie go wieszam na chwilę obecną tutaj. Spójrzmy, jak się prezentuje. Voila. No kurde. Ja po prostu jestem zakochany w tej pracy. Zarąbista praca. Masz mega talent. Dziękuję jeszcze raz serduszko. Nie wiem, chyba nie będzie to wisiał. Jak mi się wydaje, powieszę u siebie w studio, no bo mi go szkoda tutaj, bo muszę na niego patrzeć codziennie, jak będę grał. Dobra, jednak zmieniamy aranżację wnętrza. Idziemy założyć go do mnie. JJ-ka, obrazisz się, jak JJ-ka stąd zniknie? To był rozdział 2, sezon 4, dawno temu! Paluch rybny by chciał tu powiesić trochę. Nie. Powieszę cię gdzie indziej. No proszę. No dobra, to Farela zdejmiemy. Chodźcie, widzowie. Zrobimy tak, że pana Farela, super bohatera, takiego, którego dostałem od Epic Games, ściągniemy i powiesimy tu paluszka rybnego. O! Przepięknie. Coś pięknego. Kurde, nie mogę się napatrzeć normalnie. Jesteśmy już w moim studiu. Jak widzicie, paluch rybny już wisi. Troszeczkę go zasłania szafka, ale nie szkodzi. Zawsze będziecie go też widzieli, jak będę się z wami witał, nagrywając odcinki z gry Fortnite. Moi drodzy, teraz nałożymy mapę, którą dostałem, z mapą, która jest aktualna w grze Fortnite i zobaczymy, czy miejscówki się różnią. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w Photoshopie. Weźmy sobie tą warstwę troszeczkę. O! Zmniejszmy, super. Nałożymy teraz wyspy równiutko. Ej, nawet zmniejszyłem tak, że prawie jest identyczna. Jeszcze troszeczkę. Uwielbiam generalnie pracować w Photoshopie. Jaram je ten program, serio. Tak wygląda zwykła mapa, a tak wygląda nałożona mapa. Czy tutaj coś się nam różni? Tutaj jeziorko jest identyczne. No ta wysepka troszeczkę nam się nie zgadza. I tutaj, jak widzicie, przy Tilted Towers mamy dodatkowe wybrzuszenie. Więc prawdopodobnie może tutaj zostać dodany jakiś ląd, spójrzcie tylko. Wygląda to ciekawie. Tutaj rzeki są takie same. Tutaj rzeczka też. Tutaj wiadomo, troszeczkę nam się rozjechało. Tutaj ta wyspa prawie, że z tą wyspą się schodzi. O, no po prostu ktoś to ręcznie odrysował, więc może się po prostu pomylił i tutaj mu się za mocno wyjechało, albo coś tam się pojawi. Sprawdźmy sobie też wyspy. Wszystko jest ok. To samo. I co jest najciekawsze? Daily Bugle, ta miejscówka w ogóle nie jest zaznaczona na mapie. Widzicie? Nie ma żadnego wcięcia, krateru, nic takiego. No tutaj jest mega ciekawostka w tym momencie. I czy mamy dodatkowe jakieś wyspy w miejscu, gdzie występuje Kraken oraz inne takie postacie mityczne tutaj? Oczywiście tutaj nic nie ma. Mamy tutaj kompas standardowy. Tutaj jest ta lama. No i moi kochani, spójrzcie! W tym miejscu znajduje się jakaś dziura. Zobaczcie, na tej krzyżówce, gdzie tutaj jest furgonetka restartu, w tym miejscu jest jakiś krater. Albo to będzie jakieś nowe jezioro, albo po prostu to jest jakiś tam błąd na mapie i ktoś te jeziorko narysował za duże. Rozumiecie? Jedno z dwóch. O, i proszę państwa, zobaczcie tutaj koło Jonesowie, ja to nazywam Johnsonowie. Tutaj też mamy dwa
raz, dwa, trzy większe takie jakby jeziorka, albo po prostu też ktoś za duże je namalował, przykarykaturował troszeczkę. No ale to jest ciekawe, mamy na pewno cztery jakieś zmiany. To mnie też ciekawi, czy tutaj też są jakieś bajorka. Tak, tutaj jest jedna oaza i druga. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Teraz wam ładnie przybliżę mapkę. Tak wygląda mapa dotychczasowa, a tak wygląda mapa, którą na nią nałożyłem. Więc tutaj możecie sobie popatrzeć, może coś ciekawego wyłapiecie. Jeżeli coś wyłapiecie, dajcie znać w komentarzu. Tak to wszystko wygląda. Pogrzebałem troszeczkę w internecie i natknąłem się na ten trailer. Fortnite X Uncharted. Uncharted jest to gra przygodowa. Chyba wyszło już 3 czy 4 części tej gierki i teraz ma wyjść film Uncharted. Więc coś mi się wydaje, że to jest właśnie ta kolaboracja. No ale jeszcze musimy w jakiś sposób złamać hasło. Więc zastanówmy się, co mogłoby być hasłem. Potrzebujemy aż 14 znaków. Moi kochani, chyba odnalazłem hasło. Posiedziałem, poczytałem na różnych forach, bo ludzie też szukają tego hasła i chyba się na nie natknęli. Wpiszmy sobie w YouTube'a Uncharted Soundtrack. I kiedy sobie zeskrolujemy soundtracki, to któryś tytuł utworu jest hasłem. No i moi drodzy, mamy Uncharted Seeds Pravis Magna. Kopiujemy, wracamy na naszą stronę, no i zobaczymy, czy faktycznie jest to prawidłowe hasło. Wyślij. Niestety to błędne rozwiązanie? Zróbmy może tak, że wszystko z małych liter. Enter. Tak jest! Działa! Z małych liter zadziałało! Zobaczcie, gratuluję! Udało ci się odkryć kolejną współpracę! No i właśnie dzięki temu zdobyliśmy dostęp do tego traileru? Tak jest, spójrzcie, ten trailer jest niepubliczny. Na Fortnite.pl jest niepubliczny i 229 osób już go widziało. Siemanko, kto z was odgadł hasło? Zostawcie mi tutaj serduszko pod tym komentarzem. 18 lutego Uncharted oficjalnie wchodzi do gry. Także moi drodzy, na dzisiaj to było tyle. Udało nam się rozwiązać zagadkę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na mój najnowszy kanał, który nazywa się Farelski. Link do mojego nowego kanału macie w opisie. Pamiętajcie, że robicie jakieś zakupy w grze Fortnite, możecie skorzystać z mojego kodu. Będę mega wdzięczny. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.